W ostatnim czasie zakupiłem kilka monet z rynku wtórnego. W filmie omówię moje podejście do tego tematu. Kupowanie monet z rynku wtórnego może być korzystne, ale wiąże się także z pewnymi ryzykami. W tym filmie omówię korzyści i zagrożenia wynikające z tego typu transakcji. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zachęcam Cię do tego, aby nie ominęły Cię w przyszłości treści, które prezentuję w filmach. Daj lajka, zostaw komentarz pod filmem. Sprzedawcy na rynku wtórnym mogą oferować atrakcyjne ceny, zwłaszcza jeśli chcą szybko sprzedać swoją kolekcję. Zakup monet z rynku wtórnego często może być tańszy niż kupowanie nowych monet. Rynek wtórny oferuje szeroką gamę monet, w tym starsze emisje, które mogą być trudne do znalezienia w regularnej sprzedaży. Dla kolekcjonerów poszukujących unikalnych i rzadkich egzemplarzy, rynek wtórny jest często jedyną opcją, jeżeli chcemy uzupełnić swoją kolekcję. Natomiast nie jest on pozbawiony pewnych wad. Jednym z największych zagrożeń przy zakupie monet z rynku wtórnego jest ryzyko natrafienia na falsyfikaty. Fałszywe monety mogą wyglądać niemal identycznie jak oryginały, co sprawia, że identyfikacja wymaga doświadczenia i pewnej wiedzy. Tu mamy przykład monet obiegowych 50 franków Herkules. Obok oryginału w kapslu mamy falsyfikat. Fałszywa moneta jest przyciągana przez magnes, jest grubsza od oryginalnej i nieznacznie różni się wagą. Ważny jest też stan monety. Monety z rynku wtórnego mogą być w różnym stanie. Często mogą mieć zadrapania, ślady zużycia lub inne uszkodzenia, które obniżają ich wartość. Ważne jest, aby dokładnie ocenić stan monety przed jej zakupem. Dokładnie obejrzeć zdjęcia monet. Czytaj dokładnie opisy monet. Zwróć uwagę, czy nie umieszczono monety w dziale kopie i reprodukcje, gdyż pozbawi cię to prawa do zwrotu pieniędzy, gdy moneta okaże się falsyfikatem. Dokładnie oceń stan monety, zwracając uwagę na wszelkie uszkodzenia i zużycie. Na monetach mogą być np. milkspoty, tak jak w przypadku tego liścia klonowego. Milkspoty na zwykłym bulionie nie powinny być problemem i nie powinny obniżać wartości monety. Jednak dilerzy różnie do tego podchodzą i niektórzy oferują niższą cenę za taką monetę. Pamiętaj, że nawet drobne zarysowania mogą znacząco wpłynąć na jej wartość, jeżeli jest to moneta z większą premią. Tu mamy przykład monety, gdzie niedokładnie obejrzałem zdjęcie i nie zauważyłem, że moneta z koalą ma lekkie uszkodzenie na rancie. Jeżeli kupisz monetę kolekcjonerską, która będzie poobijana, porysowana, z milkami, to jej wartość może zmaleć do wartości zwykłego bulionu. Porównuj ceny oferowane przez różnych sprzedawców i upewnij się, że cena, którą płacisz, jest adekwatna do stanu wartości rynkowej monety. Unikaj ofert, które wydają się zbyt dobre, by były prawdziwe. Kupowanie monet srebrnych z rynku wtórnego może być korzystne, ale wiąże się również z pewnymi ryzykami. Kluczowe jest, aby dokładnie sprawdzić autentyczność monet, kupować od zaufanych sprzedawców, ocenić stan, wartość przed dokonaniem zakupu. Sprawdzaj zaraz po zakupie autentyczność. Możesz użyć testów magnetycznych, wagi, dokonać pomiarów, sprawdzić, czy wymiary monety zgadzają się. Są aplikacje na telefon do weryfikacji monet. Upewnij się, że moneta jest prawdziwa. Kupuj tylko od zaufanych sprzedawców, np. sklepów numizmatycznych. Portale aukcyjne i fora internetowe mogą być dobrym źródłem informacji o reputacji sprzedawców. Przy odpowiednim podejściu inwestowanie w monety srebrne z rynku wtórnego może być zarówno satysfakcjonujące, jak i opłacalne. Zaznaczam jednak, że nikogo nie namawiam do kupowania takich monet. Film ma wyłącznie charakter edukacyjny i przedstawia mój punkt widzenia i podejście do tematu. Dziękuję za obejrzenie filmu. Pozdrawiam. Cześć.